Cześć wam wszystkim, z tej strony Pana Sinow, mam kolejny odcinek z Brawl Stars i dzisiaj, moi drodzy, przyszedł czas na nagranie sobie kolejnego odcinka Top Model. Dawno takiego odcinka nie było, chyba ostatni prawie miesiąc temu, moi drodzy, więc jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, zostawcie tutaj oczywiście łapeczkę w górę, 4000 łapek w górę i od razu lecimy z nagrywaniem kolejnego odcinka Top Model z widzami. Dzisiaj ze mną jest, moi drodzy, Kaspirek, Szymon, Cytrynka, Moon, Wojtas, Mikołajek, Trekson, Sigma Kekso oraz Fabioch, moi drodzy, więc jeżeli wy chcecie być w kolejnym takim odcinku, wpadajcie na mojego Instagrama, ja tam zawsze w relacji wrzucam kod do drużyny, no i po prostu kto pierwszy dołączy, ten gra w odcinku. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, lecimy sobie top model, różne kategorie. Kategorie wziąłem z komentarzy pod ostatnim odcinkiem, więc jeżeli chcecie, żeby wasza kategoria była w kolejnym odcinku, koniecznie napiszcie komentarz z jakąś fajną kategorią. Ja sobie wybieram tutaj standardowo szelkę, żeby wszystkich tutaj nokautować. Lecą na środek, wybierałem postacie, no i zobaczymy. Pierwsza kategoria są to, moi drodzy, skiny królewskie. Bardzo dużo osób chciało właśnie pod ostatnim odcinkiem skiny królewskie, więc zobaczymy wszystko, co się kojarzy z jakimiś, nie wiem, skinami królewskimi, jakiś na przykład Rico, ten taki z koroną, Lu taki jest też spoko, no zobaczymy, jakie tutaj będą skiny wybierały te osoby, wszystko co się kojarzy z jakimś królestwem i tak dalej będzie brane pod uwagę. Jakiś skin się powtórzy, no to oczywiście odpada. Wy, moi drodzy, również wpadajcie na mój drugi kanał, czyli kanał Panda Off, bo już jutro wychodzi, moi drodzy, nowa gra Supercella Squad Busters. Ja już w tą grę dosyć długo gram, mam tam odblokowane praktycznie wszystkie światy, ostatni mi tylko został, znaczy ostatni to już jest Liga Pucharków, ale tak to wszystkie odblokowałem, więc wpadajcie. Zapraszam bardzo serdecznie, bo no lecę po topkę, tak samo jak w Brawl Stars, moi drodzy. A my już startujemy tutaj właśnie, moi drodzy, z tym tutaj meczykiem, pierwszym top modelem w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, co tutaj wybierają. Okej, Dynasty Mike, spoko. Dynastyczny Michałek jest, Hermes Max, ej, no spoko, spoko, mam skiny. Tutaj taki Paladin Serge, no to może być podobny do takiego rycerza. Dobra, co po pierwsze mi nie pasuje? No po pierwsze mamy, moi drodzy, dwóch tych samych Rico, więc oni muszą odpaść. Szkoda, bo fajne skiny, ale no niestety, jak się ktoś powtarza, no to odpada. Następnie Mariposa, moim zdaniem, no tutaj nie ma nic królewskiego. Nie wiem, może napiszcie w komentarzach, czy według was coś tam jest królewskiego. No i później to jest taki, kurczę, no nie za bardzo królewski. Ja bym bardziej dał jako taki potwór, czy coś takiego. No może być to smok, że wiecie, że jakieś smoki były i tak dalej, ale no niekoniecznie, niekoniecznie moim zdaniem, no najbardziej nie pasuje z całej tej reszty, więc ja bym również go wywalił. No i następnie mamy tą piątkę, moi drodzy. Tutaj każdy ewidentnie moim zdaniem pasuje, jedni bardziej, drudzy mniej, więc po prostu już będziemy wybierali od tego, co mi się najbardziej podoba, a co mi się najmniej podoba. Więc najmniej mi się podoba z tych, moi drodzy, moim zdaniem chyba ta szelka. Ta szelka jest jakaś, nie wiem, taka średniawa. Księżniczkowa szelka jest taka, no, nie za ładna moim zdaniem. Następnie, moi drodzy, z tych skinków myślę, że wyrzuciłbym tutaj chyba tego Barbarian Bulla. On jest spoko, no Król Bull jak najbardziej pasuje do tej kategorii, ale no po prostu nie podoba mi się ten skinek. Też za darmo był, trzeba być troszeczkę OG graczem, żeby go mieć, ale no taki średni skin, a to jest top model, czyli po prostu wybieramy najładniejsze skiny. Następnie myślę, że wyrzuciłbym tutaj, moi drodzy, tutaj co bym wywalił, myślę, że chyba wszystkie skiny są dosyć spoko. Mecha Paladin Serge'a może bym wywalił, bo bardziej OG jest ten niebieski, ale też jest git. No i, moi drodzy, z tych dwóch myślę, że wyrzuciłbym tutaj Hermes Max, a dynastyczny Michałek ma pierwsze miejsce, więc gratulacje, wariacie, dla ciebie. A my przechodzimy, moi drodzy, do kolejnej kategorii. Tym razem będą to ogniowe skiny. Wszystko, co kojarzy się z ogniem, moi drodzy, więc zobaczymy, co ciekawego tutaj powybierają i lecimy z kolejną rundą. Dobra, moi drodzy, więc startujemy sobie tutaj z drugą kategorią. Zobaczymy, jakie tutaj skiny powybierały te osoby. No już widzę, że jest pierwszy Spike, który się powtarza. Więc Spike zostanie tutaj wywalony. Co jeszcze tutaj będziemy mieli ciekawego? Mamy, moi drodzy, Kaskadera Stew. Mamy jeszcze Halloweenowego Stew. Okej, spoko skiny. Tutaj no też jest ogień. Nie ma co się tutaj, moi drodzy, ukrywać. Ten jak się przemienia, też tam jest jakiś ogień. No dobra, no po pierwsze no muszę wywalić tego Spike'a. Zresztą on nie jest jakiś najładniejszy, tak szczerze. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, czy wam się podoba ten Spike. Moim zdaniem jest taki średni, ale nie za bardzo mi się on podoba. No następnie od razu jeszcze muszę ich wywalić. Fajne skiny z Supercell Make'a, mega ładne moim zdaniem. Też mam tego skina. No ale niestety powtarzają się, a tutaj no nie mogą się powtarzać, więc to jest taki element troszeczkę losowości w tych top modelach, moi drodzy, bo nie wiecie, co wybiorą inne osoby.
Następnie, moi drodzy, kogo bym tutaj wyrzucił? No moim zdaniem z tych wszystkich skinów, no to chyba ten kruczek jest najbrzydszy, nie wiem, nie podoba mi się on totalnie. Następnie wyrzuciłbym, moi drodzy, myślę, że tego oto wariata, który gra, moi drodzy, Stew, więc jego też bym znokautował. No i mamy top 3, no tutaj są naprawdę mocne skinki moim zdaniem, fajne już one wyglądają. Wydaje mi się, że najbardziej OP z tych skinów to jest chyba Phoenix Krug, więc on będzie miał pierwsze miejsce. No i na drugie miejsce myślę, że bym dał tego Godzilla Baza, no a trzeci niestety, moi drodzy, będzie Kacpirek, więc Kacpirek, sorki, ty masz trzecie miejsce. Tutaj Moon ma drugie miejsce, no a Phoenix Krug, moi drodzy, wygrał, więc gratulacje dla niego. Mamy koniec, moi drodzy, kolejnej kategorii. No a teraz lecimy z ostatnią kategorią, a ostatnią kategorią będą to, moi drodzy, skiny do postaci, które mają Hypercharge'a, więc tylko i wyłącznie mogą brać postacie, które mają Hypercharge'a. Myślę, że tutaj jest naprawdę dużo różnych ciekawych skinów, więc zobaczymy, jakie oni wybiorą. Rozpoczynamy, moi drodzy, ostatni top model w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, jakie postacie, albo bardziej skiny, powybierali. Już tutaj widzę niektóre. Czy jest w ogóle osoba, która weźmie skina do postaci, co nie ma Hypercharge'a? To jestem ciekaw. No dobra, lecimy po kolei. No po pierwsze Lord Spike, no przykro mi, mega ładny skin, ale wiedziałem, że dużo osób go wybierze, więc już niestety trójka, moi drodzy, odpada, mimo że bardzo fajny skinek, również go mam. No to powtarza się i to aż trzy osoby go miały w dzisiejszym odcinku, więc no niestety, ale odpadają. No i mamy, moi drodzy, tak, Bibi ma Hypercharge'a, Bull ma, ten ma, dobra, wszyscy mają Hypercharge'a, bardzo ładnie. Więc tak, który moim zdaniem jest najładniejszy? Na pewno ten jest ładny, ja go również mam, więc to jest spoko skinek. Godzilla Bass myślę, że też będzie dosyć wysoko. Ten jest spoko i też jest już chyba rzadkim skinem, tak mi się wydaje, bo chyba nie da się go kupić. Inspektorka Colette jest taka średniawa, piratka Bibi i ten kolcik też nie jest najgorszy. Dobra, no moim zdaniem chyba inspektorka Colette tutaj jest pierwsza do wywalenia. Moim zdaniem nie ma tutaj nawet cienia wątpliwości. Następnie z tych skinów myślę, że wyrzuciłbym, moi drodzy, kurczę, ciężko, dosyć fajne są te skiny, wszystkie takie w miarę spoko, więc ciężko mi jest wybrać. No na razie tak, tego bym zostawił. Później, moi drodzy, myślę, że wyrzuciłbym chyba tutaj, moi drodzy, Godzilla Baza myślę, żebym wyrzucił, więc Godzilla Baza, przykro mi, ale wylatujesz, wariacie. Następnie z tych skinów myślę, że, moi drodzy, czwarte miejsce, czyli tuż za podium, miałby tutaj ten skinek, kurczę pieczony, no chyba ten skinek tutaj czwarte miejsce. Następnie, moi drodzy, z tych skinów, no one są naprawdę spoko, jako trzecie miejsce dałbym, moi drodzy, moim zdaniem, kurczę, jednego z bulli, tylko którego z tych bullów dałbym na trzecie miejsce? Myślę, że bardziej mi się podoba chyba ten, bo on jest naprawdę ładny, ten też jest spoko, rzadki skinek, również go mam, no oba te skiny mam. Następnie, moi drodzy, top 2, no to ten bull, no i pierwsze miejsce moim zdaniem ta piratka, więc dajcie znać w komentarzach, jak wy byście ocenili, które postaci by były na pierwszym miejscu, które na drugim, które na trzecim. W komentarzach piszcie również, moi drodzy, kategorie pod kolejny odcinek. Ja, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wy chcecie wziąć udział w kolejnym takim odcinku, wpadajcie na mojego Instagrama, macie go teraz na ekranie. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wpadajcie również na mój drugi kanał, kanał Pandaw, bo tam wlatują odcinki ze Squadbusters, nowej gry Supercella oraz już bardzo, bardzo mało nam brakuje do 50 tysięcy subskrypcji na drugim kanale, bo chyba brakuje nam dokładnie, moi drodzy, jakieś 600 subów, więc wbijajcie, subskrybujcie. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!